Dzień dobry, witam wszystkich, jestem Misza Kiszka i patrzcie na to, po prostu nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie wsadzić. Ja wiem, że w tytule jest IS-7 i będzie IS-7, ale chciałem wam pokazać, jak nie jeździć IS-7, czego nie robić, co się bardzo, bardzo mści. To jest akcja przeciekawa, mecz oczywiście przegrany, jak widać na załączonym obrazku. Z tym patonikiem to ja tutaj miałem bardzo, 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 bardzo dużo szczęścia. Zresztą zaraz zobaczycie. Na dwa hity patonem. Co prawda strzelałem goldem, no ale niewymaksowany KW4 z dupiatą lówką z penetracją podstawową 175, to ja sobie mogłem tam naskakać. Ale patrzcie na to, patrzcie na tego isa. GG is, naprawdę, naprawdę, GG. Wymiana 569 za 800. Dwa czołgi zniszczone w ciągu paru sekund. LOL. Dobra. Ale to, co wam chciałem pokazać, to jest właśnie Himmelsdorf. Jaja! Gute niemieckie miasto! W każdym razie, tutaj w taki sposób można zagrać isem, wykorzystać jego pancerz. Co będzie widać szczególnie na końcówce przy obronie kapa. Zespoilerowałem. No ale co, przecież nie pokażę wam przegranej bitwy. Pokażę wam wygraną bitwę. Jak można ładnie przeszarżować isem i przy okazji nie zginąć. To, oczywiście to też jest związane z dużą ilością szczęścia. Co prawda team po drugiej stronie miał troszkę większe szanse na wygraną niż my, bo 60%, ale. Na początku chłopakom powiedziałem, zaznaczyłem, jedziemy, bierzemy heala, a później zjeżdżamy. No. E50 potwierdziła, a jakże 50 potwierdziła, to było kwestią czasu, żeby reszta hałastry pojechała za nami. I jak widać, to się dzieje. Ostro raszujemy. W zasadzie tutaj wielkich cudów nie będzie, więc opowiem wam o czymś innym. Bo często, gęsto zadajecie pytanie pod tytułem, jakich modów używać. A używam modów pana Loretaja. W zasadzie to jest paczka modów, którą link do tej paczki wam zamieszczę. Pacjent uaktualnia cały czas na bieżąco, w związku z czym pojawia się nowa wersja woda, tak jak w tej chwili 8.10 i paczuszka już była gotowa. A co jest w paczuszce? Loretaja jest XV-em, fajnie skonfigurowany. Oczywiście celownik Jimbo, mój ulubiony. Co tam jeszcze jest? Damage panel, garage clock, czyli zegarek w garażu. Oczywiście ta karuzelka z trzema liniami dla czołgów. Coś jeszcze interesującego? A może session statistics. To pokazuje wam podsumowania po meczach tam w prawym dolnym rogu. No, to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie modów. Dobra. Jak widać, góreczka zdobyta. Zbytnio się nie wyśliłem, jak widzicie, damage przyjęty 0. Jedyne co, to gąski pozbierałem. To z tego co pamiętam, to jeden shot od swojego nawet dostałem. No i teraz zaczyna się race i zacznie się zabawa w odbijaniu kapa. I szczerze powiedziawszy, zaraz zobaczycie, że niewiele brakowało, żebyśmy to przegrali. I właśnie między innymi z tego powodu wybrałem ten mecz, żeby pokazać, jak można zagrać heavykiem, jaka jest nasza rola. Nie tutaj napierdzielać się z T-44, to jest po prostu strata czasu, dlatego go zignorowałem, tym bardziej, że jak widać kapują. I podejrzewałem, że przede mną będą tank destroyery, które będą próbowały nas zatrzymać, żebyśmy nie dojechali do tego kapa, żeby mogli sobie tam spokojnie skapować. Jak widać, już remisujemy. No tutaj ładnie się ustawiłem boczkiem, wiedziałem, że ten obiekt będzie próbował mi strzelić w dolną płytę, więc skręciłem lekko w lewo, przyjąłem na tył na gąski. I jeżeli chodzi o obiekta, to było na tyle. Nawet nie wysilałem się, żeby celować. Miałem sporo szczęścia. Ten proto nie strzelał goldem, więc spokojnie to przyjąłem też na gąski. Są bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo strzałów tutaj chodzi na gąski. No i tu jest najważniejsza część meczu, gdzie zbieram baty. No jestem heavykiem 10 tieru, więc taka moja rola.
tu ignoruję oczywiście tego Pershinga, który jedzie, bo on nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia w tej chwili. Natomiast to, co się dzieje przede mną, jest delikatnie mówiąc niepokojące, więc nie mogę dopuścić do tego, żeby skapowali. I nie powinienem też przyjąć żadnego strzału na gąski, bo wtedy będzie jedna wielka dupa. No chyba, że tak jak tutaj wjadę w kółko, to teraz to już mi mogą walić po gąskach, mam to gdzieś. Wiem, że mam ekipę za sobą i spokojnie będą łoić tych oddali. No, Kabu ratowany, taka rola Heavika. No i teraz jest tylko kwestia dożynek. Jak widzicie, już jest 10 do 6, więc całkiem zacnie. Mi się kończy amunicja podstawowa. Teraz będę jechał z Golda, chociaż tutaj nie było takiej potrzeby, żeby sobie strzelać Goldem. Nie było tam żadnych takich czołgów, których nie byłbym w stanie przebić z tą peną. No ale tak jak widać, skończyło się amu, więc trzeba jechać tym, co się ma. Na szczęście nie było to, nie zostały mi tylko odłamkowo burzące. To już byłoby nieciekawie. Dwa czołgi, z tego co pamiętam, to T-32 i IS-7. No i to tak naprawdę dożynanie prosiaków i nic więcej. I za chwilkę mecz się skończy. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że on jest z prawej strony, a był zupełnie w innym miejscu, czyli za mną. Tutaj dwóch bohaterów kapuje. Jakby było po co. No chyba, że chcą sobie, nie wiem, EFI podnieść, coś w ten deseń. No, IS-7 na wykończeniu, nie miał najmniejszych szans. Jebu dup, kolejny frag, damage całkiem niezły, 4600. To jest przyzwoity damage. Wziąwszy pod uwagę to, że że grałem amunicją goldową, bo jak wiecie, ta penetracja na IS-7 przy 10 tierach no, pozostawia trochę do życzenia. Czasami ciężko jest się przebić, szczególnie jak się wali w weak spoty z większej odległości, to jest problem z przebiciem. No i dobra, i tu mamy te 32. No, że tak powiem, dożynamy prosiaka. I tym od optymistycznym akcentem kończymy mecz. I jak zwykle, a nie, jeszcze tablica punktowa. I teraz, jak zwykle, do zobaczenia na polu bitwy. See ya!